Kto oni byli? Kto? Rank z ekipą. Zengfa. To czemu oni tego nie mogli postawić z myślinami? Duno! A mi wiem, że kwestii politycznej w ogóle. Biorąc pod uwagę, że w Ameryce jedyne co się dzieje, to jak takie zbrodnia, tam jeszcze mówią o korupcji i tak dalej. Ale... Pomyślałby kto, że słyszałbym o nim i jego naukach, gdyby był tak sławny. Scroll, please. I know that. Autoscroll! Lang Zi opracował ją, podczas gdy pracował nad tym, aby pozbyć się złoczyńców tysiące lat temu. Będziemy już zamknąć bardziej, ale... Do tego dnia policja Zengfa dalej trenuje rekrutów, używając jego filozofii. Ale tysiąc lat temu? No niedobrze można by powiedzieć, że to jest jakaś szabajeczka. Wszystko się zużywa i łamie po czasie. Czy wiesz, że coś tak starożytnego jak to może być użyte w dzisiejszym świecie? Tymczasem prawo rzymskie. Chcesz to przetestować? Zapytajcie studentów prawa, co sądzą o prawie rzymskim i jego stosowaniu w obecnym świecie. W każdym razie, ja bym najpierw chciał przejrzeć dowody, które posiadamy. Bo dawno ich nie widzieliśmy. No właśnie. Dobra, to jest ten... Drzewa, koń na biegunach. Koń anioł z podpisem. Wyryte jest tu imię Colin DeVorey, imię i nazwisko. Właśnie to... Czemu? Bardzo podziwiam ludzi, którzy leją swoje imiona na wisiarkach. I właśnie dostałem czemu? Własne imiona? A mi, rozumiem, jeżeli to jest jako prezent, bo wtedy to jest jak taki, no, naprawdę jakiś spory dar od kogoś, ale tak, żeby ktoś samemu wydał. Wiesz, może ścigał swojego prawdziwego siebie. I'll face myself. Pursuing my true self. O, a czemuż to? No nie, ma pan wyobraźni, panie Edward. I muszę się zdecydować w końcu, czy mówię pan, czy ty. Mów raczej po imieniu. I mean, charakter, okej. Okay. Wiesz, tam i tak było, panie Edward. Ech. Naprawdę sądzisz, że ludzi... że może... Nie, chwilę. Czy pomyślał pan kiedyś, że ludzie mogliby chcieć mieć swoich najbliższych cały czas przy sobie? Nie mam jakby... Nie jestem jakby zainteresowany tymi całymi akcesoriami, czy coś w tym stylu. Tak, to obrączce ślubnej pominąłeś. A, no dobra. A, wiesz co? Zresztą ważniejsze niż noszenie jakichś świecących akcesoriów. Wolałbym podpisać każdy skarb, który znajdę na całym świecie. Znak przywiązania to jedno, ale... Zwyczajny akt wandalizmu to inna sprawa. Mamy to, mamy ofiara Deacon postrzelona. I to jest... O! Tu jest dużo notatek. 50 lat, nie mamy autopsji. Strata krwi z tego, dobra. Strata krwi, wybierany. Nie ma... Jest bardzo mało krwi, okej. Okay. Jak na to, że strata krwi to rzeczywiście mało. Reszta może... Nie wiem, czy koniecznie się teraz przyda. Zobaczymy. I mean, można się... Pytanie, co jest w tym? Co jest w tym pamflecie? Tutaj? Mapa. A, czyli wewnętrzny dla nas i... Ano. Ponaciskałbym go trochę, chyba. Nie wiem, ja zazwyczaj tak robię. Wiesz, to nie jest... Stary Finksight, w którym naciskanie potrafiło zaboleć? O no. Chyba potrafiło zaboleć tylko przy danych okazjach. Tak, tak, ale mimo wszystko. A mi to zawsze dobry sposób. Eliminuje możliwość, że jest coś, co można przeoczyć, no. Hold it! Hira! To nie ma z tego
na przyciskach już? Nie mam. Nie chcę mi się bawić z Desmume. Desmume jest głównym. Dziękuję, dobranoc. Ja już znalazłem Desmume i był okej. Okay. Nie lubię Desmume. Mi zacina. Isiel? Tak, myślę, że każdy, kto zauważyłby te rany postrzałowe, pomyślałby tak samo. Nie tak szybko! Ha! Nie poklepuj się jeszcze w plecach. Co to ma oznaczać? Autoscroll? I mean, sposób w jaki Shina się porusza. Zziup, zziup. Jak po takim ciągu? Langzi mówi, szukaj tam, gdzie woda jest najgłębsza. Musisz zwrócić uwagę na wielką rybę, która czai się w głębinach, czyli na zabójcę. Czyżby? A co takiego ty wiesz o zabójcy? To nam bardzo dużo dało. Może tutaj. Fila! Może być. Jeżeli tak, to jest dużo innych policjantów, którzy mogliby być potencjalnymi podejrzanymi. Naprawdę nie zamierzasz aresztować każdego z nich, czyż nie? Jakbym potrzebował. Już wszystkich tutaj sprawdziłem. Nie znam kogokolwiek, kogo broń zostałaby wystrzelona oprócz oficera McKinsa. Jak to możliwe sprawdziłeś broń każdego w tak krótkim czasie? To ponieważ każdy z moich podopiecznych jest niezwykle zdolny. Nie zajęło mi więcej niż kilka minut, aby prowadzić całe śledztwo. Wow. Moc? To takie chińskie. Umów. Ale musisz jeszcze sprawdzić broń oficera McKinsa, czy nie? Dzięki za przypomnienie. Hej ty, pokaż mi swoją broń. Aż mi się przypomina, tak? Ten dowcip taki delikatnie matematyczny, że jak Chińczycy poprowadzają dowód przez indukcję. Nie wiem, co to jest dowód przez indukcję. Dowód przez indukcję to jest tak, że składasz co chodzi do jakiejś liczby naturalnej, potem składasz to do następnej i tak, jeżeli zachodzi dla dwóch, to wnioskuję, że będzie zachodziło też dla następnej. Chińczycy to robią tak, że każdy wpadza dla innej liczby. Co jest? Czemu wygląda nagle tak... blado? No co, jak bardzo zgubił szplumę? Broń! Co żeś powiedział? Nie słyszę, przestań gadać pod nosem i wyduś to z siebie. I lost my gun! Ja straciłem moją broń! Proszę pana! Jak mogłeś być taki nieodpowiedzialny? Wygląda na to, że jesteś jedynym podejrzanym, którego mamy. Ty jesteś tym, który czekał tutaj przed tym garażem, aby zaskoczyć i zabić ofiarę. A więc myślisz, że oficer McKinsa czekał tutaj, aby zabić Werę, czy nie, Lang? Wydaje mi się, że to małe oskarżenie zasługuje na dużo więcej uwagi. Wiem, co trzeba przedstawić. Myślę, że tym razem moja żelazna logika mnie zawiedzie. To jest po prostu za czysto, aby to mogło być scena zbrodni. Jeszcze nie. Zawsze może to być po prostu scena zbrodni, ale wyczyszczona. Różne co to już widziałem, naprawdę. Ale raczej. Sprzeciw! Sprzeciw. Dzięki za przypomnienie. Jak to? Pojadę na wieś i to przetworzę? Nie miałem kabli. Dobra, idźmy dalej. Ja na ciebie czekam. Niestety dla ciebie, agencie Lang, to jest po prostu niemożliwe.
Co masz na myśli? Widziałeś scenę zbrodni? A kiedy tak patrzyłeś, to nie pomyślałeś przypadkiem, że jest trochę za czysta? Ja! A więc naprawdę zauważyłeś, że jest tam za mało krwi? Czy dalej uważasz, że oficer Mikins popełnił morderstwo? Ponieważ to nie jest scena zbrodni. Jeżeli to twoi ludzie sprawili, że tak pomyślałeś, to sugeruję, żebyś zostawił tę sprawę lokalnej policji. Nieźle. Widzę, że twoje rozumowanie może być tak dobre jak moje. W takim razie pozwól, że zapytam o to. Nie uważasz, że to dziwne, że policjant wyropalał się tutaj? Tak przede wszystkim? Dziwne. Czemu tak? Hej, ty! Twoja ekipa nie powinna tutaj w ogóle być, czyż nie? Co tu robiłeś, tak zaniedbując swoje służby i wyropalając się tutaj? I nie dawaj mi żadnych wymówek typu po prostu spacerowałem. Ale panie, ja naprawdę poszedłem na spacer. To hańba. Jak? To możliwe, że tak sobie lekceważysz swoje zobowiązania względem stada. Doskonale. Czasami mnie rozwala po prostu Edgeworth. Owszem, Mikins wygląda dużo bardziej Mik. Dużo nie. Czy on coś kryje? Panie Edgeworth, proszę! Uratuj mnie, jak to zrobiłeś wcześniej, proszę, panie! Oficerze Mikins, proszę dać nam szczegółowe zeznanie co do tego, co się stało. Panie, tylko nie pan! Te oczy. Oh boy. Czy te oczy mogą kłamać? Tak. To prawda, panie. Nie byłem przypisany do tej... Prawda, sir. Nie byłem przypisany do tej strefy, sir. Powiedziano mi, abym sprawdził każdy metr kwadratowy strefy przy głównej bramie, sir. Każdy cały kwadratowy, ale... Mówmy po naszemu. Wiesz, cały to tak trochę daleko od mety. Ale... Zamysł jest ten sam. Byłem też szukać porywaczy podczas sprzedawania marzeń w niebieskim... Bajer Mobilu, sir. Ale... zupełnie zapomniałem się i sprzedawałem marzenia dzieciom, sir. Zanim się zorientowałem, to... zorientowałem się, że jestem tutaj, sir. Doskonale. Co to za ten niebieski Bajer Mobil? Czy... Znaczy ja bym go tłumaczył jako... pojazd niebieskiego Bajera, ale to... chyba nie o to chodzi. To jest Blue Bajer... Jakoś Batmobila nie tłumaczę jako pojazd Batmana. niebieski Bajer Mobil. To poruszając, to jest poruszając się sklep na kółkach, który sprzedaje słodkie marzenia i towary, sir. A jest niebieski Bajer Mobil, to po prostu jeżdżący sklep z pamiątkami. I mamy to spisane. Sir! Przysięgam, że ścigałem porywaczy, podczas gdy byłem dobrym sprzedawcą marzeń. Ach, oczywiście. Wygląda na to, że jest trochę poddenerwowany, nawet bardziej niż jego zwyczajna, hiperaktywna jaźń. Wygląda pewnego tego, co mówi. Czy możesz się uspokoić i trochę obniżyć głos do bardziej znośnego poziomu, oficerze? Jest jak później megafon. Sir, przyjąłem, sir. Cześć, to on miał megafon. Tak, to on miał megafon. Dobra. Sprawdź może, co jest o Bajer Mobilu napisane. Zawsze nie zaszkodzi. W naszych kółkach. Zaparkowany w garażu. Cześć, mamy coś o tych śladach, czy nie? Nie mamy. Wiem, do czego zmierzasz.
Wiem, do czego zmierzasz, bo to później chyba będzie wykorzystane. Ale nic nie mamy o śladach. O, doskonale. Chmur nie ma, słońce świeci, deszczyk pada. Typowa pogoda. Nie w sumie, jak tak pada, to może będzie chłodniej. Chłodniej? Chłodniej? Tego może przepytam, dokładnie. O, coś co robiłem zawsze w Investigation z Wojsem. Nie zawsze. W porządku, więc gdzie byłeś przypisany? On już to mówił. A mi często jest tak, że pyta się o to samo, co przed chwilą zostało powiedziane. Jasne. Byłem przyporządkowany do głównej bramy, sir. Więc musi mieć na myśli tą strefę z mostem i z tą niesamowitą fontanną. Okej, więc dlaczego nie jesteś na tym bardzo dzikim wychodzie? To ponieważ był bardzo głęboki powód przy pani. Opisz mi, jak długo prowadziłeś swoje śledztwo. Tak jest, sir. Cóż, najpierw sprawdziłem, czy są jacyś podejrzani, wyglądający ludzie w okolicy, sir. Ale jedynymi ludźmi, którzy zbierali się wokół mnie, były małe dziewczynki, sir. O Boże! Dla niektórych to może. Ja pitole. Cóż, czego się spodziewałeś, jeżeli byłeś ubrany jak niebieski badger? Myślę, że nie mam wyboru w tym momencie. Sir, więc sprzedawał marzenia Badger Mobilu. Na Vito Mobilis. Co dokładnie masz na myśli przez sprzedawanie marzeń? Sir! Niebieski Badger Mobil to miejsce, w którym zbierane są marzenia. To? I ten uśmieszek. oczywiście mówiłem o przednim uśmieszku Kay. Takie, co? Myślę się. Słodkości, których nigdy nie doświadczyłaś poza snami, sennymi marzeniami, paniusiu, jak dropsy niewinności? I gorzkość? Chyba? Znajdowana tylko w koszmarach przy pani, jak... Albo gorycz. Gorycz. Bardziej. Jak winne łami szczęki. Sprzedawanie tychże podczas prowadzenia niebieskiego Bergermowila jest moją służbą przy pani. Chwila. Słońce świeci. Bioruny walą. Znajduję to zeznanie jako totalną kupę byka. Zupełnie zapomniałeś, by szukać porywaczy? Nie, sir! Oczywiście, że nie, sir! Ja nigdy nie zrobiłbym czegoś takiego, sir! Sposób... Nie musisz krzyczeć, naprawdę. Sposób mówienia Mikinsa mógłby być bardzo ciekawie właśnie zdubbingowany. Szachy logiczne. Ma pan zupełną rację. A, och. Jesteś naprawdę dobry. Wymuszają ludzi przyznawania się, panie Edward. Ale być szczerym. Jestem tylko małym człowiekiem, sir. Małym? Takim słabowitym człowieczkiem. Drobny... nieważne. Nie chcę wiedzieć. Jestem lepszy w sprzedawaniu dzieciakom kilku małych marzeń niż poszukiwaniu zbira, sir. Chwila. Koniec już tego użalania się z sobą. Wróćmy do twoich zeznań. Yes, sir! Okej. Mam dziwne wrażenie, że to przepytywanie się nie skończy dobrze. Jakim cudem żeś tu trafił? Magia! To przyjemne. Thinking with portals. Byłem w samym środku morza dzieci, sir. Ale jedno dziecko wezwało mnie do walki, sir. Wow.
Musiałem uciekać przed bolesnymi dropkickami. Zanim wiedziałem to... O. Aha, stare dobre dropkiki. Wiele takich wytoczyłam, kiedy byłam dzieciakiem. Zawsze było świetnie, kiedy tylko właśnie kogoś się nieporządnie trafiło. Kej musiała być bardzo słodkim dzieciaczkiem. Anyway. W każdym razie znalazłeś się tutaj z powodu kompletnie niezwiązanego z twoim śledztwem? Sir, to prawda, sir. To coś, do czego nie powinieneś się tak przyznawać z głową niesioną wysoko, oficerze. Wygląda na to, że po prostu zapomniał o swojej robocie i stał się niebieskim badżerem. Jednakże jest coś nie tak w zeznaniu Mikinsa. Czy któreś nie doszło? Słucham? Któreś nie doszło? Mam właśnie dziwne wrażenie, że powinno się coś... Nie, chyba wtedy byłem na początku F5. Mogę niby pokazać to, jako że zauważ, jak niebieski Badger Mobile jest zaparkowany? Jakbym ja wracał, wiesz, może myślę trochę za głęboko, ale ja bym go po prostu miał odwrotnie zaparkowanego, wiesz. Sporo brakuje tyłem. A ty się wyjeżdża wtedy, niż wyjeżdżać tyłem. No tak, ale to Mikins. I mean, to jest takie trochę luźnawe, więc... A dalej co jeszcze było? Coś takiego... I coś takiego. Zobaczmy, czy ja niczego nie pominąłem przy przepytywaniu. Ale było powiedziane, że prawdopodobnie trzeba będzie dopytać, ale... Nie, zawsze się pojawia wtedy jakaś opcja dialogowa. Aha. Ewentualnie coś typu Please edit to your testimony. Aha. Nie, panie. Czyli chyba nie. I to nie jest coś, który przepytaj wszystko, aby aktywowała się cutscenka, więc to znaczy, że coś musi być nie tak. Pamiętam, że w flightach było czasami tak, że dwa razy trzeba było naciskać. A my się czas na offlet pokaż. Offlet? Emin, tutaj chyba nie było nic takiego. Emin, on bardzo, bardzo jest logiczne, że przeszedłby po prostu tu i tu. I się znalazł. Jakby dużo mu to czasu by nie zajęło. A jest w bezpośrednim sąsiedztwie. Za to... Nie wiem. Ale mam wrażenie... Co ty jeszcze masz przede wszystkim? Co ja mam? Mam... Biblię? Ale tutaj jakby... Nie ma raczej nic ciekawego. Coś, co... Czegoś związanego ze znajomymi. Tutaj nie. Mam... To? Co jest więcej? To nie ma chyba za dużo związku z Badger Mobilem. Mam głowę Badgera? To raczej nie, bo została zostawiona gdzieś tam. Kradzione kostiumy? Trzy. Blue Proto i Bad Badger. Ale były dwa zestawy, zauważ. Mamy to. Też raczej nie. Mam wrażenie, że to właśnie ten Badger Mobile musi być pokazany. Nie, stawać możesz. Sprzeciw! A więc jednak miałem rację.
Ja w sensie, Miki, doceniłbym to... doceniłbym, gdybyś nie mówił takich widocznych gołym okiem kłamstw. Sir? Jak kłamiesz, sir? Podejrzewam, że możesz się przyczepić bardziej o to, że jak zaparkował to, że ciało już tam by było. Bardziej o to. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak kłamiesz. Gdybyś naprawdę był tam i sprzedawał marzenie w niebieskim Badgerze Mobilu do tego czasu, to w takim razie co to tu robi w garażu? Właściwie zgubiłem się, sir. Znaczy, zgubiłem ślad. Ślad czego? Po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że niebieskiego Badger Mobilu nie można było nigdzie znaleźć, sir. Zniknął. Gratuluję. Co mogło oznaczać, że był być może skradziony? I wtedy wróciłem do tej strefy, myśląc, że może jest w garażu, sir. A wtedy znalazłeś mi, panie Edgeworth. Sir! Nie tak szybko. To dopiero historyjka. Myślisz, że kto... komu sprzedasz taką wygodną historyjkę jak tą? I co jest właściwie takie wygodne? Kradziony samochód to zupełnie niewiarygodne! Nawet jak na... historyjkę, żeby... na alibi. Ale myślę, że możemy przyjąć, że samochód został użyty. Aby przenieść ciało! Co? Zabiłeś ofiarę w jakiejś odległej lokacji, oficerze Meekins. Wtedy użyłeś niebieskiego Badger Mobila, aby ją przetransportować. A więc teraz idziesz ze mną. Ale to nie ja, sir! Zabójca, sir! To nie ja, sir! A gdzie się Lan? Czekaj! Czego teraz chcesz? Dalej nie wiemy, gdzie jest prawdziwa scena zbrodni. Nie możesz powiedzieć, że znamy wszystkie fakty za tą sprawą. A co dopiero prawdę? Powiedziałem ci. Prawda, szmawda. Smoleńsk, kurde. Nie mogło mnie to nie obchodzić. Mamy zejści, brain. Nasza robota to złapać zbiera. Po tym, jak aresztujemy tego gościa, znajdziesz swoją cenną prawdę. To w końcu wasza robota, was, prokuratorów, w tych waszych salach sądowych z tą waszą logiką. Co do nas, nie mamy czasu do stracenia w ten sposób. Ty cholerny bufonie! Hop. Myślę, że musisz stąd iść. Czy co? Musimy przenieść ciało na sekcję zwłok, a wy... przeszkadzacie. Ty... znowu masz zamiar przerwać jedno z moich śledztw? Hej, hej, hej. Nie zapominajmy, kto tutaj ma... moc prawną prowadzenia śledztwa. Obawiam się, że ten, który przeszkadza, to ty, mój mały, śliczny ignorancie. Jak już mówiłem... Śledztwo, w którym Edgeworth nie zostaje pozbawiony praw do przeprowadzania śledztwa, to nie śledztwo w Investigations. A teraz bądź dobrym chłopcem i zjeżdżaj mi z oczu. Jeśli nie... aresztuję cię za... Obstruction of Justice? Przeszkadzanie w śledztwie? Przeszkadzanie w śledztwie, I guess. To be continued, ale to nie jest jeszcze miejsce, w którym robimy przerwę. Robimy przerwę, bo mam prawie godzinę na liczniku. Tak, techniczną.